Dzień dobry, kochani. Tu czytaczki Adama. Dzisiaj się zastanowimy nad tym, co czytali bohaterowie tej oto książki Elizy Orzeszkowej nad Niemnem. Otóż... Jak widzicie, zmieniłem miejsce nagrywania, ale również książka jest inna. Nie będzie o Elizy Orzeszkowej nad Niemnem. Za to jest Marii Kuncewiczowej Twarz Mężczyzny. To jest zbiorek, w którym znajdujemy trzy opowiadania, Tamto spojrzenie, Prawa i lewa ręka, Polska na Fismarku oraz mini powieść Twarz mężczyzny, składająca się z dwóch części, Twarz mężczyzny i Przymierze z dzieckiem. Opowiem wam dzisiaj o tej właśnie mini powieści Twarz mężczyzny. Opowieść o młodej dziewczynie, która wkracza w dorosłe życie. Pewnego dnia w tramwaju spotyka twarz mężczyzny. Tak, twarz mężczyzny. Nie mężczyznę, co uważa tylko twarz mężczyzny. I od tej pory szuka tej twarzy wśród swoich znajomych. Jest to opowieść o inicjacjach, wszelkiego rodzaju inicjacjach, łącznie z tą seksualną, niepozbawioną sentymentu, niepozbawioną takiego fajnych takich słów, które dotykają tej sfery życia. Zresztą ta powieść jest napisana w sposób poetycki, niewulgarny, więc żadnych, nie spodziewajcie się żadnych opisów stosunku seksualnego, ale są opisy wewnętrznych rozterek, myśli tereni, która to bardzo przeżywa ten okres życia, gdy zachodzi w ciążę, boi się jej, ma pewne obawy co do tej ciąży, ale macierzyństwo w 100% te obawy przekreśla. Więc jest to opowieść o kobiecości, tak naprawdę. Nie o kobiecie, tylko o kobiecości, o takiej sferze intymnych zwierzeń kobiety. Jak mówię, to jest fantastycznie napisane, poetycko, bez wulgarności. Maja Kuncewiczowa jest znana z takiego języka. Może znacie inną powieść tej pisarki, Cudzoziemka, w której
rzeczywiście jest to, ta sfera intymności jest bardzo opisowo, że jest ta sfera życia bardzo istotną sprawą w powieści. No nie jest to oczywiście nic dla czytelnika XXI wieku, nic odkrywczego. Szukanie partnera życiowego, macierzyństwo i te wszystkie rzeczy, które są związane z tymi dwoma problemami, ale zauważmy, że ta mini powieść jest napisana w latach 30. czy 20. XX wieku, czyli w okresie, kiedy prawdopodobnie rzadko te sfery intymne były poruszane w literaturze. Chyba Maja Dąbrowska poruszała w Nocach i Dniach takie rzeczy, ale w zupełnie inny sposób jest Maja Kłączewiczowa. Czyli to jest, bo mnie się wydaje, że pisarz pisze dla czytelnika swoich czasów. Nie myśli o tym, że ta powieść, ten utwór, który pisze, będzie czytany za 100-200 lat. Pisarz pisze dla współczesnych, jemu współczesnych. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje i to jest świadectwo, ta powieść, Twarz mężczyzny jest świadectwem myśli, przemian w ogóle społecznych tamtego czasu. Czyli rekomenduję wam tą króciutką, bo 150 stron ma zaledwie ta powieść, Twarz mężczyzny. I zapraszam was na kolejny filmik. Być może już to miejsce będzie stałe do recenzowania książek. Czyli zapraszam was na kolejny filmik. Łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pa, pa, pa.